Do góry, odbiję ci gnoju. Leć na bok. O, wow, złamałem sobie nogi. Co jest, ja pitole. Witam wszystkich bardzo serdecznie i powitam w tym odcinku z Planet Crafter. Jesteśmy w naszej bazie postojowej, w której zebraliśmy wszystko z tej podziemnej bazy tego gościa, który oszalał. I wiecie, typo nam fajne itemy tak jakby oddał, że tak powiem. Bo no jego już nie ma, jest. Nawet nie wiem, czy jego ciało jest. Nie, skoro gdzieś jego ciała nie ma w jakimś miejscu, żeby sobie nie leżało. Ale typo zdecydowanie oszalał. Coś mu się z głową stało. I my trochę sobie zwiedziliśmy tego nowego biomu, w którym teoretycznie nie ma nic nowego. Nowy biom, w którym nie ma nic nowego. Tak, czy ja mogę tam pójść? Bo to jest taka dziurka. Tak, mogę, dobra, ale tam nic nie będzie. Tak, tam jest koniec mapy raczej. To jest chyba błąd, że ja tam... Tak. Nie ma co tam iść, bo tam na pewno nic nie ma. To jest po prostu taka mapa, która się dalej ciągnie, ale tam dalej nic nie ma. Tylko nie będę szedł, będę po prostu robił tak jak po prostu twórcy mi każą, czyli tu są skały, to się dalej nie idzie, tyle. Ale tyle na ten moment starcza i wracamy sobie do bazy. Wracamy sobie do bazy, mamy sporo rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, mamy już naszą bazę całą ogarniętą. Tak jakby już możemy na niej mieszkać, możemy robić w niej co chcemy. Przydałoby się skraftować wszystkie rzeczy w tej naszej bazie, które ja wcześniej zniszczyłem. Przydałoby się tą bazę polepszyć i zająć się naszą terraformacją, bo zostało nam w sumie tylko po zwiedzaniu coś jeszcze i zajęcie się terraformacją, głównie żeby schematy nowe podblokowywać. I to w dzisiejszym odcinku właśnie zrobimy. Dobra, ja tam nie pójdę do kopalni, bo ona nie jest trzeba stopiona, muszę iść tędy do tego oto biomu dziwnego, skalnego. Ten biom też będziemy musieli potem jakoś zwiedzić lepiej, ale w nim raczej nic nie ma. To jest takie po prostu przejście i tyle. Jakaś skrzynka może jednak gdzieś... O, tu jest takie dziwne miejsce, co to? A tu bunkier jest jakiś, o kurde! Tu jednak coś jest, ej, dużo osób na tej planecie mieszkało, serio, to jest jakieś dziwne mega. Strasznie dużo osób na tej planecie istniało, nie? I próbowało ją terraformować i mnie pykło, nie? To jest dziwne. Tyle bunkrów to jest dziwnych. Tam jest moja baza i... Czy tam jest następny bunkier? Nie gadaj. Już wiemy, że... Już wiemy, gdzie możemy zwiedzić sobie i fajną rzecz odnaleźć. Następna jaskinia, o kurde! Dobra, mamy nową jaskinię, nowy bunkier, czyli na tym biomie są jednak rzeczy, tylko... Tylko wiadomo, nie ma takich struktur za bardzo większych, ani jakichś nowych materiałów, ale są rzeczy, następne rzeczy zwiedzenia. Dobra, mamy trzy rzeczy w tym biomie do ogarnięcia. Na razie że zostawiam, bo nie mam absolutnie miejsca ekipunku. Nie ma co teraz tego zwiedzać, bo nic nie zbiorę i tak. Przyjdziemy sobie to potem innym razem i sobie ten cały biom zwiedzimy. Ej, fajnie, fajnie, następna historia będzie, kurde. Ale fajowo. Ale najśmieszniejsze jest to, że to chyba jeszcze nie koniec jest. Jeszcze chyba gdzieś tam w innych miejscach dodali więcej rzeczy. To jest super, nie? Jestem ciekaw, czy na tym biomie z wodospadem też jakieś tam nowe rzeczy są do odblokowania, nie? To jest super ciekawe. Kurde, to nasza baza ładnie wygląda. Patrzcie, jak ona się świeci ładnie od dołu. Czemu tak? Ale ładnie wygląda ta baza, wow. Kozacka baza, no jak baza aliena jakiegoś. Ja pitole, dobra, wchodzimy do naszej super bazy. I te reaktory tak pięknie świecą z daleka, dobra. Nie no, patrzcie ten puk, jaką kozacką wygląda, co jest? Co jest? Ja jeszcze nie wiem, co pisaliście na temat tych świateł, bo nagrałem ten odcinek przed tym, zanim jeszcze ten filmik widzicie. Z tymi poprzednim filmik widzicie. Dlatego nie wiem, co jeszcze napisaliście, więc ja zobaczę te komentarze dopiero później i dopiero na następnym odcinku na przykład zmienię te światła, jeżeli jesteście na inny kolor oczywiście. Ja mam wszystkie potrzebne materiały na nasze monitory. I to wszystko pójdzie na nasze monitory. Sporo materiałów, dobra. Co gdzie budujemy? Na pewno na początku postęp. To jest dla mnie póki co najważniejsze, bo chcę to ładnie zrobić w jakimś fajnym miejscu. Szkoda, że tego tutaj się nie nadać. Kurde, ale to jest smutne. To by fajnie wyglądało, bo cały czas jak ja wchodził do bazy, to bym to widział, nie? Jakieś lepsze miejsce na ten monitorek. Gdzie mógł być lepsze miejsce na niego? Tu na pewno bym mógł wejść pewnie, O, nie może? O kurde, ale słabo. Ojojoj, to niedobrze. Dobra, nie mam chyba wyboru niestety. Nie mam wyboru. Jak macie pomysł, gdzie ten monitor może jakieś fajne miejsce postawić, to piszcie, ale muszę go walnąć tutaj, bo on nigdzie w innym miejscu nie chce się zmieścić po prostu. To jest strasznie smutne. Ale jesteśmy obecnie na ciekłej wodzie i na jeziorze mamy 1,5%. No, widać, że idzie to mega, mega wolno. Teraz potrzebujemy oczywiście microchip kompas. Ja to chyba powinienem mieć gdzieś, nie? Bo ja to rozrabiałem, bo ja to rzecz miałem. Ekran terraformacji, on też taki duży jest, nie? Tak, on też taki duży jest, więc nie końce będzie... Aha, ginę. Czy ja zdążę po wodę pójść? Przeżyłem! Puh, i mam na fulla wszystko, dziękuję, gro, dziękuję. Kurde, prawie dobiegłem do tej wody, nie? No ale mniejsza już. Mamy tu terraformację, mam nasz tu etap terraformacji, więc spoko. Niektórzy sobie będą tutaj. Ja może dla wyglądu w ogóle walnę tu sobie taki stolik, nie? Bo to tak ładne będzie. No co to takie dziwne coś? A, bo to odwrócone jest, okej. Walnijmy sobie ten stolik. O, kurde, czemu tak nierówno? No ta równo jest, okej. Tyk, o. Jest stoliczek i teraz, jak już tak sobie robimy to, to ja walnę sobie w tym stoliczku jakieś ozdoby jeszcze, żeby to tak fajnie wyglądało. Dobra, pyk. Prawym przyciskiem, tak? A, prawym przyciskiem, dobra. I na przykład to tutaj.
i to... O tutaj. No i fajowo, i fajowo. Mam jeszcze tę formację, etap transformacji, dobra. Niech sobie będzie tutaj. Teraz ekran transmisję. Tutaj ten ekran sobie będzie na przykład tutaj, o. O, takie trzy monitorki będą fajnie stały, dobra. Teraz ten ekran, okej, okay, pyk, on sobie będzie, o tutaj. Nie no, patrz jakie biuro mamy. Walę sobie jeszcze fotel tutaj. Jeszcze sobie fotel walę, gdzie jest nasz fabryk, gdzie jest nasz fabryk, dobra. Pyk. Nie mam nasz fotel, niech on sobie stoi jakoś tak. Nie no, jakie zarąbiste biurko. No, proszę mi zająć się w sumie rakietami już, tylko problem jest taki, że super aloje mam mało, będzie chyba trzeba wykopać trochę, pójść i trochę wydobyć. Mam go serio strasznie mało. Dobra, co jeszcze chciałbym zbudować? Niszczerkę to później, bo na razie nie mam jak. Hodowca żywności, to musimy zrobić. Musimy to zrobić w dużej ilości. Dobra, tylko to też to woda idzie, ja nie mam wody w ogóle. Dobra, zrobię na razie dwa. Zrobię na razie dwa. No a gdzie by to postawić? Może gdzieś tutaj? Tutaj mogę farmę se walnąć w sumie. Tego, to jest takie ładne miejsce, nie chcę go trochę psuć też. Smutno byłoby tu walić te farmy. No ale dobra, walę tych farm, bo ja nie chcę aż tak dużo mieć. Walę tutaj te farmy. Powiedzmy, że będę to tym razem stawiał w ten sposób, że te rurki będą w moim kierunku. Pyk, jest jedna farma i tu od razu leci druga. Pyk, dobra. Możemy już nasionka włożyć jakieś. Niech one się już farmią i dzięki temu będziemy do przodu z tymi rzeczami i nie będziemy się potem musieli martwić, że trzeba to wydobywać, ponieważ nie możemy craftować, bo nie mamy materiałów. Dobra, to teraz zajmiemy się budowaniem platformy startowej, czyli naszej platformy na rakiety. Potrzebujemy 3 super aloju, tytanium i irona. Tak, irona, dobra. Budujemy. Zastanowię się dokładnie, gdzie chcę ją na pewno postawić, bo nie chciałbym, żeby ona była w jakimś takim głupim miejscu, gdzie brzydko wyglądała. No, może gdzieś... Kurde, nie będzie to postawić, szczerze, żeby to ładnie wyglądało. O, tutaj walniemy sobie tym razem. No dobra, czemu nie? Niech będzie tym razem tutaj, w tym miejscu gdzieś. Pum! Jak w przyszłości będzie dało się może jakieś podłogę zrobić, to jakąś podłogę to walnę może, czy coś takiego? To by nawet fajne było. Dobra, to jest nasza na razie platforma startowa. Zobaczmy, czy coś na górze jej się zmieniło, bo mnie to mega ciekawi. Mamy coś na górze. Satelita GPS-TR 2, satelita GPS-TR 1, rakieta chroniąca pole magnetyczne, rakieta przyciągająca asteroidy. Spoko. Ta daje oczywiście uranium, ta daje iryt, a ta daje nam lokalizację. I szczerze to ja bym zrobił to GPS, nie? Żeby mieć to z głowy i żeby móc mieć tą mapę już. Ja bym to GPS zrobił. Może walniemy sobie te rakiety GPS. Dobra, walniemy sobie te rakiety GPS. No nie trzeba dokładnie. 2 razy silnik, 3 razy microchip kompas i 5 super aloju. Wiem, że mam... jeden silnik, ale drugiego chyba nie mam. A bo w sumie ja mam pomysła, bo chyba na mapie jeszcze lód normalny jest i ten lód można zbierać. Jeżeli on sobie na mapie dalej jest, to ja mogę po prostu go wyzbierać dużo. Tego co mam to nie chcę marnować na razie. I zrobił z niego wody normalnie. Ta, zniknął lód, to już by z jednym przynajmniej było. Tutaj pamiętam, że go nie zbierałem w tych miejscach. Czyli lodu już nie ma. Czyli obecny lód, który mamy, to jest ostatni lód, jaki na naszej mapie jest. Więcej lodu nie będzie. Okej, okay. Mam wszystko wystarczająco, budujemy pałeczkę i budujemy silnik odrzutowy. Dwa silniki mamy, teraz potrzebujemy 3 razy ten kompas. I budujemy 3 razy microchip kompas. Pyk, mamy 3 kompasy, okej. Okay. Co jeszcze było potrzebne? Chyba tyle, nie? Chyba to było tyle, ile było potrzebne. Dobra, to zobaczmy, wróćmy się i zobaczmy. Czy to tyle? Tak, to tyle, dobra, budujemy satelitę GPS Tier 1. Budujemy sobie ją i... wystrzelimy sobie naszą pierwszą rakietę w grze. I nasza pierwsza rakieta w grze to będzie satelita GPS. Dawaj, daj mi mapę. Pokaż mi, co będzie na mapie, kumplu. A, bo cię trochę odbije. O, nie pykło mi. Dobra, zobaczmy teraz. Jest jakaś tam animacja może do tej rakiety? Coś się z nią stanie? Ona sobie tak zniknie. A, ona sobie tak po prostu zniknie, dobra. Zobaczmy teraz, czy mapa, która jest na tierze 1 jest jakkolwiek zmieniona. Czy jest taka sama, jak była wcześniej. I... no, wygląda chyba tak samo, nie? O, w ogóle nasze wszystkie bazy widać, ale to fajne, że wszystkie nasze bazy widać. Wygląda mniej więcej tak samo. Może trochę się zmieniło, może troszkę więcej widać. No, chyba troszkę więcej widać. Dobra, teraz robimy sobie tier 2 i zobaczymy se, jaka różnica jest między tymi dwoma rakietami. Pyk, tier 2 i strzelamy. Czy ona jakoś inaczej wygląda? Chyba trochę tak potężnie wygląda, nie? O, no, troszkę wygląda potężniej, troszkę, dobra. Wystrzeliwujemy ją. Pyk! Tier 2, stoi to GPS! Uuu, tak! Do góry, odbiję ci gnoju! Leć na bok! Oła, złamałem sobie nogi! Co jest, ja pitole! Jak ona poleciała dziwnie na bok! Dobra, zobaczmy teraz, jak wygląda nasza mapa. Uwaga, uwaga, uwaga! Pyy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 
się zawiodłem.
To jest satelita GPS Tier 2. Czy sobie jaja robicie? Czy to się nie zaktualizowało? Nie no, chyba się trochę powiększyło, nie tak troszkę. No ta, trochę się powiększyło. Co za głupota, ty. Nie wiem, że tu wszystko prawo widać i tak dalej, ale... Ale nie widać wszystkiego, ale to jest bullshit, ty. Myślałem, że będzie... Na tierze drugim myślałem, że wszystko będzie widać, a nie widać wszystkiego. Widać tak naprawdę tą podstawową mapę. Bez tych update'ów nowych. Okej? Okay? Nie wiem... Może odblokujemy schemat na tier trzeci, czy coś takiego, albo w przyszłości pewnie będzie, nie? A myślałem, że dodali to, no dobra, no trudno, nie? Mamy mapę, która jest nam absolutnie niepotrzebna, bo nie pokazuje nic nowego, a ja to wszystko znam na pamięć. Kurde, jak czerwono jest, ja pitole, co się dzieje. Tak, w taki wysoki poziom terraformacji mamy, a nadal meteoryty spadają. Dobra, spadaj, są gnoje. To nie wasza planeta, teraz jest moja planeta. Otrzymano nowy schemat w plecach tier 5? Ej, gdzie to się buduje? Tutaj się tego nie buduje, tam się to buduje. Tier 5, o kurde, budujemy to od razu. Teraz to budujemy, dobra. Tam było chyba, co tam było? Dobra, już wiem co tam było. To dwa razy, kurde, nie mamy super roli w ogóle. I tam zajmujemy sobie plecaczek szybko. Ja pitol, dobra, zobaczmy ile slotów teraz mamy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem mamy linijek, okej. Okay. 7 na 4 mamy. Budujemy, co jest, gdzie, a, nie zjąłem. Budujemy Tier 5 plecak. Okej, zwiększa rozmiar plecaka. Nakładamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, to się nie powiększyło, ale powiększyła się tutaj jedna linijka cała. Mam teraz zamiast 4, mam aż 5 tutaj, czyli mam 7 na 5 teraz zamiast 7 na 4. 7 slotów więcej, gdzie normalnie dostawaliśmy po 4 sloty więcej, czyli to jest naprawdę ogromny upgrade. Wow! Ale slotów mam teraz, jakie punku, co jest tyle, bo na samym początku, kurde. Tyle i tam teraz mogę przenosić. Ile to ma slotów w ogóle? A to ja już mam więcej slotów od tego chyba. A nie, mam tyle samo, co jest tutaj, dobra. Czyli moja pojemność to jest taka wielka skrzynia. nie wiem, gdzie ja to szczerze mam taką pojemność wielką, ale okej. Okay. Noszę taką skrzynkę na sobie wielką, nie? To jest śmieszne. Wow, ale co sobie to dostałem? Dobra, chodźmy może tędy i zaczniemy sobie najpierw od tego wraku, który widzieliśmy. On jest najbliżej nas. On idzie się dosłownie po prawo. Ciekawe, co w tym wraku będzie. No, słabe jest to, że te chipy już nie działają. Bo wiecie, zawsze jak tam idziemy, to jest taka nadzieja, że kurde, tam jakieś chipy będą. Nie, ale już nie możemy ich użyć, bo już wszystkie mamy odblokowane. To jest strasznie dziwne, bo nadal wydaje mi się, że brakuje nam schematu przynajmniej jednego. No dobra, zobaczymy, może coś się zmieni z czasem. Że na pewno coś się z czasem zmieni, oczywiście, bo będą update'y i tak dalej. Dobra, czy coś tu ciekawego jest? Co to mogę to rozwalić? Nie mogę. Ale tu nic nie ma? To taki po prostu taki. Wrak sobie leży, tak? I tyle. Żadnej skrzynki, w ogóle to jest satelita chyba jakaś. O kurde, to jest satelita jakaś, ale beka. No to jest leżąca satelita. Serio, nie mogę nic zrobić, nawet ją rozebrać, to po co on tu leży? Okej. Okay. Okej, okay, niech będzie. Dobra, zwieźmy dokładnie to miejsce. Tutaj, wśród tych skał prawdopodobnie... A jednak jest ukryta skrzynka! Proszę bardzo. A, jakieś... Kupa item, ale bierzmy. Czemu nie? Coś tu więcej jest koło tych skał? No tam na pewno nic nie ma. Ale na pewno kiedyś tam pójdę i sobie polatam w tamtym miejscu, tak dla pewności. Ale prawdopodobnie nic tam nie ma. Tu mamy pierwsze wejście i tu jest jakaś dziwna jaskinia. A ona się nie topi. Ona się chyba nie stopi. Tak, tam chyba nic dalej nie ma. To jest chyba na przyszłe update'y. Tak, to jest raczej na przyszłe update'y przyszykowane. To ja zrobię tak, że tu bazę zbuduję, bo jak już to mi na przyszłe update'y, to my to będziemy przychodzić, co nie? I baza się tu bardzo przyda. I przychodzę sobie tlenu wezmę trochę. Będziemy iść na przyszłej bazy przy tej jaskini. Ciekawe, do czego ta jaskinia będzie prowadzić. Prawdopodobnie do jakiegoś nowego totalnie biomu. Będzie prowadzić z jakimiś nowymi rudami, nowymi schematami, innymi takimi pierdołami, dlatego mamy też przyszykowane bazę, ale to jest fajne, że już nie muszę się martwić tym, że muszę od nowa grać w tą grę, nie? Nie muszę już od nowa grać w grę. A jak coś się wydarzy takiego dziwnego, że jednak coś zabraknie jakiegoś itemu, jednego, dwóch itemów, bo jakiś update dziwny wszedł, to widziałem, że mody są. Ktoś napisał mi, że są mody i normalnie pewnie będzie dało się jakieś game mod odpalić, coś takiego. Ja po prostu sobie jakiś item dam, nie? Jeżeli jego się w grze nie da zdobyć, po prostu jest to niemożliwe, czy coś, to sobie po prostu ten item przydzielę. I wtedy nie będziemy się martwić o tym, że o, dla innego itemu, żeby coś nowego było, muszę grać totalnie od początku, budować wszystko od początku, nie? To jest taki na stały, prawdziwy safe na zawsze. Dlatego to jest super, to mi się mega podoba, bo aż mam chęć po prostu budowania na nim masy rzeczy, jakichś fajnych struktur i tak dalej. Dobra, jest to jakiś bunkier nowy. Wchodzimy do niego. O kurde. O kurde, co to? O kurde, ile tam, ile wody. Wow, dobra, to woda na najważniejsza dla mnie jest. No, wezmę to już. Ten chip. Przyda nam się. Czy ja to mogę rozwalić? Kurde, nie mogę, szkoda. Wziąłbym sobie to. To mogę robić? To mogę? To nic nie mogę rozwalić, ale lipa. Pewnie tylko tą skrzynkę mogę, bo to co jeszcze zbiorę?
I wiadomość, najważniejsza. Od katastrofy minęło 6 miesięcy, a ja ledwo żyję. Moim głównym celem jest zbudowanie rakiety i opuszczenie tego miejsca na zawsze. Ta planeta jest przeklęta. Czuję to. Będę musiał wrócić na miejsce katastrofy. Wydaje mi się, że w sterowni był sekretny pokój gdzieś w pobliżu głównych ekranów. Ściana do rozbierania, ale minęło trochę czasu, ledwo pamiętam. Gdzieś w pobliżu głównych ekranów, ściana do rozbierania. Wiem, że rozbrałem jakąś ścianę. Ale to było u tego typa tam. A to jest jakiś ikhlas, nie, to jest inny typo, to jest inny typo. Czyli tu gdzieś jest jakieś miejsce, gdzie ja mogę pójść i rozebrać ścianę. Kurde, tylko nie wiem kto to jest, nie wiem z którego miejsca on jest. I chcę jeszcze obejrzeć sobie tutaj te boki, bo tam jest, no wybiłem się zaczyna i tam już nic nowego nie ma. Może gdzieś złota skrzynka gdzie schowana jest, ale to jeszcze sobie ogarnę, gdzie one są i potem je znajdę. I tak, tutaj nic więcej nie ma, dobra, czyli ogarnęliśmy cały ten biom, wszystko to zrobiliśmy. Tylko teraz trzeba znaleźć tą ścianę, o której on mówi. Prawdopodobnie on mówi o tym pojeździe tam dalej, co jest, tym czasem przeszedłem czy coś takiego. Prawdopodobnie o tym mówił. Dobra, to ja tę skrzynkę może zostawię tutaj, ale z tego bunkru wezmę te dwie roślinki, żeby wiedzieć, że już nic tam do wzięcia nie ma więcej. Dawaj mi to. I możemy jeszcze rozebrać to. I tutaj rozebrać się nic nie da, okej. Dobra, to stąd mamy wszystko ogarnięte na maksa. Trzeba to zapamiętać i ta ściana zakładam, że jest gdzieś tam po prostu. Ja jej nie zauważyłem. O, my chyba z roku 3038, nie? Chyba coś takiego. Jeżeli tam znajdziemy wiadomości też z tego roku, to chyba to jest to. Chyba to jest właśnie tego miejsca, o którym on mówił. Mamy tlen, idziemy. Dobra, ściana do rozwalenia, mówisz, kościu. Co na pewno drzwi? Znajdźmy może na początku jako pierwsze jakąś wiadomość jedną przynajmniej. Dobra, tu jest wiadomość jedna. To jest... Nie, to jest inny rok chyba. To jest inny rok, dobra, czyli to chyba nie to miejsce. Kurde, to jest super ale i wszystko. Ja bym wziął to super ale, zamienił w sumie sobie. Tu raczej ściany żadnej nie będzie rozwalenia, wydaje mi się. To nie jest to miejsce. Musimy znaleźć jakąś bazę jego. Chyba, że to jest serio ten gość od tego, co oszalał, nie? To tam była ściana do rozwalenia, którą ja właśnie rozwaliłem. Ale to chyba nie chodzi o to miejsce, chyba o jakieś inne chodzi. Możecie mi napisać, które miejsce chodzi. To ja pójdę do tego miejsca i to ścianę rozwalę, bo coś może się kryć za nią fajnego. A teraz wracamy do bazy, żeby odłożyć wszystkie itemy, bo mam full ekwipunek cały czas. Jesteś w naszej pięknej bazie, ale się mienił te reaktory, wow. Strasznie takie jasne są z daleka. Ta świeciło się na taki strasznie jasny zielony kolor. Chociaż zazwyczaj jest to takie bardziej ciemniejsze zielone. Albo tak mi się po prostu wydaje teraz, nie wiem. Dobra, mamy cały pełny ekwipunek itemów, wow. Super oil nam się mega przyda, dobrze, że go zebraliśmy 4. Okej, nieważne. A mam nawóz, który na pewno się bardzo przyda. Do czego ten nawóz w ogóle był? Bo wiem, że czegoś fajnego ten nawóz był. A, do rozsiewacza nasion... Rozsiewasz nasion, rozsiewasz trawy. Umieść w tym ziarno, aby wyhodować kwiaty na małym obszarze na zewnątrz. Tlen. 161 na sekundę, dobra, budujemy to, biomasa 7 na sekundę, wow, dobre to jest, i rozsiewasz trawy. Okej, ale dobra, to zbudujemy sobie już w następnym odcinku i zajmiemy się tym tlenem i tego w następnym odcinku, bo odblokujemy pewnie większość schematów tutaj w następnym odcinku, mamy już sporo wody, zaraz się zbierze jeszcze więcej z góry jeszcze, jak widzicie już, no, zbiera się spora ilość wody, więc fajnie. Ale tych roślinek mamy strasznie dużo, kurde, strasznie dużo ich mamy, bardzo dużo. Tych nasion też mamy w ogóle, już mam pełny chyba ten. No, pełny mam. Pełny szynkę na się, no, super. Ale to dobrze. Ale zobaczmy, czy ten schemat w ogóle działa jeszcze przed tym. Zanim skończymy odcinek, uwaga, nie działa. Nie może odblokować schematów. Smutek, będziemy te chipy sobie zbierać. Niech sobie tu będą. Ładnie one wyglądają bardzo. Kurde, no serio ładnie wyglądają. Podoba mi się, jak one tak se leżą. Fajnie. O, wezmę może sobie jeszcze jedną figurkę i postawię sobie w którymś miejscu. O, tam sobie postawię ją. No, to jest fajne biurko, żeby akurat figurkę sobie tak ładnie walnąć, nie? Sobie postawmy. Pyk i walniemy sobie ją jakoś, tak jak wcześniej kiedyś mieliśmy to jakoś tak o. No i piękniutko, fajniutko, dobra, o to chodzi. Ale teraz, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Planet Craftera, nie zapomnijcie zostawić lajka, napisać komentarzu i zostawić subskrypcji, żeby mieć powiadomienie o nowym odcinku. Teraz dziękuję wszystkim za oglądanie! Bye bye!